obejrzała w swoim życiu Halkę i na ile ten kontakt z wcześniejszą Halką ma znaczenie przy reżyserowaniu? Ani razu. Zaskoczy pani. Ani razu nie widziałam Halki w teatrze. Śledziłam Halkę w internecie, różne warianty Halki i szukałam czegoś, co by było jeszcze innym, jeszcze bardziej odkrywczym. No i wydaje mi się, że może no to już państwo ocenicie, jak to wyszło. Ale nie widziałam Halki w teatrze. Chcemy zakończyć rok 2018, rok Polski w Operze Wrocławskiej, premierowym przedstawieniem Halki Stanisława Moniuszki i antycypować trochę rok 2019 i obchody rocznicy, 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Czego można się spodziewać? No, chcielibyśmy, żeby ta Halka była, ta nasza nowa Halka była zaprezentowana w sposób, który będzie łączyć tradycję z nowoczesnością. To jest bardzo trudne. Opera z natury swojej jest tradycyjną dziedziną sztuki, ale staramy się oczywiście pokazywać także to wszystko, co współcześnie działam. Więc będą na pewno tradycyjne stroje, także scenografia, ale pojawią się również elementy, które aktualnie uwspółcześniają dzieła sceniczne, dzieła operowe, czyli między innymi to wszystko, co jest związane z oświetleniem, z multimediami, ale w konwencji, że to ma pomagać w percepcji tej pięknej, narodowej opery polskiej. To operowy debiut Grażyny Szapołowskiej, skąd ten wybór? Operowy debiut Grażyny Szapołowskiej, wybór świadomy opery wrocławskiej. Chcieliśmy, żeby Halkę wyreżyserowała kobieta. Podczas spotkań, które odbyliśmy w Warszawie, także we Wrocławiu, patrząc na dorobek artystyczny, także życie, doświadczenia osobiste, stwierdziliśmy, że Grażyna Szapołowska to jest ta osoba, która wyreżyseruje Halkę w Operze Wrocławskiej. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałam podziękować wszystkim artystom cudownym, którzy naprawdę wzruszają mnie swoją umiejętnością poszukiwania ról, poszukiwania sensu, dramatu, bo w operze jest tak, że czasami śpiewa się rzeczy pewne wprost, a my szukamy, co jest pod spodem. Państwu przykład jest takie zdanie, kiedy Zosia mówi po usłyszeniu pięknego głosu Halki, ona się pyta, co to za głos, ale muzycznie to ciągnie w dół i to jest takie oczywiste, co to za głos. I tutaj następuje takie straszenie widza, a ja chcę, żeby to było do góry, znaczy gdyby to było napisane, a skąd ten głos, to by był większy dla mnie znak zapytania, no, ale libretta na razie nie możemy zmienić. Wprowadzam jeszcze postać Zosi jako bardzo ważną postać, jako postać, która wczuwa się w postać z kolei Halki, utożsamia się z nią i broni jej. No, zakończenia państwu nie powiem, bo to jest niespodzianka. Na pewno Halka nie skoczy z góry, na pewno się nie utopi, ale nie wiem, czy mogę powiedzieć, jakie jest zakończenie. Panie dyrektorze, czy nie trzymać to w tajemnicy? No w każdym razie powiem wam, że narodzi się miłość, a w jaki sposób, no to państwo zobaczą sami. Czy w tym momencie woda sodowa uderza do głowy, czy to raczej jest wyzwanie, czy zobowiązanie, żeby podwyższyć tę poprzeczkę? Wody sodowej nie poczułam. Myślę, że tak, że to jest pewne zobowiązanie i taka trochę kredyt zaufania publiczności wrocławskiej wobec mnie. Także czuję się odpowiedzialna za to, co się będzie dalej działo. I co dalej będzie się działo? No, znaczy tak w gruncie rzeczy to będzie się działo to, co do tej pory się działo. Tutaj się nic nie zmienia, czyli nadal jestem w Operze Wrocławskiej i tworzymy kolejne spektakle. No i oczywiście najbliższa Halka w lutym, Don Giovanni, kolejna premiera, także dużo się dzieje na pewno. Dużo się dzieje, Halka, debiut Grażyny Szapołowskiej. Jaka to będzie Halka? Jaka to będzie Halka? To będzie Halka bardzo wrażliwa. Taka bardzo bliska nam. Mimo, ona nie będzie konkretnie chyba w czasie gdzieś zawieszona i dzięki temu będzie uniwersalna, ponadczasowa. Każdy będzie mógł coś z niej dla siebie wyciągnąć.
że było wyzwanie pracować nad taką Halką, czy kolejne normalne zadanie, dzień jak codzień w operze? Znaczy, wyzwanie było o tyle, że zderzamy się tutaj właśnie z aktorką, prawda? I to jest takie niesamowite. Wyzwanie i inspiracja ogromna. No, to jest kobieta uniwersalna, ponadczasowa, tak jak mówiłam. I z jednej strony ta Halka, która... To jest taka przeciwwaga jakby, Halka i Zofia. I ta moja Zofia jest jakby trochę lustrem dla Halki. Jest jednocześnie bardzo podobna, ale jednocześnie odwrócona. I myślę, że ta moja rola Zofii w tej operze jest tak naprawdę takim nie tłem, ale wsparciem dla cudownej postaci Halki. I to jest zaszczyt móc razem z Asią Zawartką na tej scenie wystąpić. Jest mi niezmiernie miło, że mogę wrócić z Halką właśnie do Wrocławia. Tą partię, to debiutowałam w tej partii właśnie tutaj. W 2016 roku. Później miałam okazję śpiewać premierę w Teatrze Wielkim w Łodzi. I jest mi ta postać niezwykle bliska. Ja myślę, że całe libretto jest napisane w tak niedopowiedziany sposób, że można je czytać bardzo różnie. Tak samo jeśli chodzi o postać Halki. W każdej z reżyserii, każda była różna. Każda na pewno pozwoliła mi zobaczyć inną twarz, inną stronę tej dziewczyny. I myślę, że teraz stając na tej scenie i kreując tę partię, mam więcej znaków zapytania w głowie. Myślałam, że znam tę postać, a chyba nie do końca. I tutaj poznałam ją na nowo. Niezależnie od tego, czy reżyseria jest współczesna, czy jest tradycyjna, w moim odczuciu historia tej dziewczyny, tej miłości jest na tyle mocna, że pokazuje nie tyle siłę samego charakteru Halki, ale właśnie jej słabość, jej decyzja o odebraniu sobie życia lub nie. Jest kluczowa w tym momencie, a myślę, że widzowie są w stanie przeżyć to za każdym razem inaczej i za każdym razem jeszcze mocniej. Ponieważ przeglądałam zdjęcia czarno-białe sprzed 50, przed 100 lat, postanowiłam, żeby plastyka Halki opierała się na czarno-białym kolorze, czarno-perłowym kolorze, który będzie dominował w przedstawieniu. Jedynym symbolem, kolorem jest czerwona chusta Halki, która będzie symbolizowała i miłość, i krew, i dziecko, i również szczury. Wprowadzam na scenę zwierzęta. Są to szczury, które są archetypem cienia. A to oznacza, że mamy w sobie skrywane sekrety, których nie jesteśmy w stanie wyrzucić. I bohaterowie Halki właśnie posiadają te sekrety. I to jest ten dramat, który postaramy się z nich wydobyć i w jakiś sposób usprawiedliwić i uniewinnić, dlatego że uważam, że każdy człowiek rodzi się niewinny i rzeczy, które otaczają go, cały dramatyzm jego życia, jest po to, żeby właściwie w jakiś sposób się oczyścić. Wprowadzam również na scenę psa jako symbol przyjaźni i symbol opiekuna małych dzieci. Teatr jest to pewna umowność. I tutaj może się zdarzyć, że żywe szczury nie zareagują tak, jak chcemy. W związku z tym szczury nie będą prawdziwe, ale wykona taniec szczurów, a właściwie no, takie zagrożenie niebezpieczeństwem i
szukanym na nie odpowiedzi, wykonał zespół baletowy z teatru. Natomiast pies, oktorek szwajcarski będzie, ale tak naprawdę psy będą też w wykonaniu, trójka psów w wykonaniu zespołu baletowego. Owczarek z ulicy, wiesz, szedł, zapytaliśmy o numer telefonu i czy tego. I on zaszczekał, że przyjdzie. Dzisiaj zresztą nagrywaliśmy go filmowo, ponieważ pomyślałam, że takie halki, jakie przedstawiam, są wśród nas na co dzień. Dlatego poprosiliśmy maleńką dziewczynkę, która jest też aktorką opery, która gra w Dziadku do Orzechu. Poprosiliśmy ją i ubraliśmy ją jako małą halkę. I ona z tym psem stała na wrocławskich ulicach. Ludzie ją mijali, przechodzili obojętnie, niektórzy zaczepiali. To wszystko sfilmowaliśmy i wykorzystamy to wszystko również w operze, bo takie halki właśnie są wśród nas na co dzień.